Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do KSP, powracamy do naszej kariery w imię nauki. W poprzednim odcinku wystawiliśmy na orbitę niepełną sieć trzech satelit, które zapewniają zwiększony zasięg przesyłu sygnału na orbicie. Również wykorzystaliśmy Krebala do kontrolowania wyrzucania tych satelit. I chcielibyśmy, aby ten Kerbal bezpiecznie wrócił z powrotem na Kerbin. A jak pamiętamy, zabezpieczyliśmy tutaj troszeczkę Delta V, tak jak mówiłem wcześniej, mamy około 300. I równie dobrze możemy, najlepiej byłoby oczywiście hamować w najwyższym punkcie orbity, ale równie dobrze możemy wyhamować sobie tutaj, ponieważ stosunkowo dość blisko KSC powinniśmy wówczas się znaleźć. Nie chcemy aż tak brutalnie tutaj wejść do atmosfery. Zatrzymamy się gdzieś tutaj. Na jakiej wysokości to będzie? Czy ja mam taką informację? Gdzieś mogę ją wyciągnąć? Nie pamiętam, szczerze, moi drodzy. Ten manewr... On będzie miał miejsce gdzie... Dokładnie. Czy ja to mogę jakoś wyciągnąć na wierzch? Nie pamiętam. Ale powiedzmy, że mniej więcej gdzieś na tej wysokości będziemy chcieli przeprowadzić kolejny manewr. I problemem jest tylko to, że nasz wehikuł będzie chciał wywinąć fikołka w momencie, w którym wejdzie do atmosfery, ponieważ najcięższy nasz element po opróżnieniu paliwa z tych zbiorników to jest oczywiście kapsuła. A jeżeli ostrym czubkiem kierujemy się w głąb atmosfery, to odrobinkę trudniej nam wyhamować, ponieważ siły aerodynamiczne nie oddziałują na nas tak, jak powinny. Więc jest tutaj kilka problemów, które widzę obecnie. Spróbujmy przenieść się odrobinkę bliżej i wówczas będziemy oceniali, co możemy zrobić i jak to powinniśmy zrobić. Jak my stoimy z wysokością? Ok, nadal jesteśmy na dość rozsądnej orbicie. To co zrobię, to spróbuję wykonać manewr, który w teorii powinien odrobinkę w złą stronę. Który w teorii powinien odrobinkę, drodzy, unieść ten nasz punkt, w którym wpadniemy do atmosfery. Ok. Więc teoretycznie uniosę go jeszcze około 30 metrów na sekundę. I następnie bardziej wyhamuję. Dzięki temu powinniśmy, moi drodzy, lądować gdzieś w tym akwenie wodnym, jeżeli się nie mylę. No jeżeli się mylę, no to trudno, i tak będziemy gdzieś stosunkowo blisko. Dobra, zużyjmy całe paliwo. Być może wylądujemy wcześniej niż ten zbiornik wodny. Zobaczymy. Nie jestem w 100% pewien, jak to będzie wyglądało. I teraz chcemy odrzucić nasze puste zbiorniki na paliwo i silnik. Uzbroić spadochron i nakazać kapsule przyjęcie pozycji kierującej tył kapsuły w stronę kierunku, w którym zmierzamy. Możemy zobaczyć, że opuściliśmy już przestrzeń powietrzną czy przestrzeń kosmiczną ponad pustynią. I kierujemy się właśnie w stronę KSC. I tak jak myślałem, odrobinkę za mało tej prędkości wyhamowałem. Będziemy lądowali gdzieś tutaj. Gdzieś w tym
owalu, gdzie niestety nie mam na tyle doświadczenia, nie pamiętam na tyle dobrze tego, jak to wszystko działa, żeby z całą pewnością wam teraz to powiedzieć. Ale też nie jest to aż tak istotne, prawda? Niestety w trakcie nocy lądujemy, przelatujemy bezpośrednio niemalże nad KSC. Możecie zobaczyć tutaj takie drobne rozbłyski, prawda? Są to po prostu glicze graficzne, ale możecie wyobrazić sobie, że są to światła, prawda, dziejącego KSC, gdzie, jeżeli w ogóle cokolwiek widzicie na tym ekranie, gdzie dopiero się zorientowałem, że przecież enkodowanie, prawda, bywa problematyczne dla tego, co apply. Odbinkę zobaczę, co apply. Troszeczkę za jasno, ale żebyście w ogóle cokolwiek widzieli. Więc powiedzmy, że mamy noktowizję w naszym pojeździe i dzięki temu jesteście w stanie w ogóle cokolwiek na tym ekranie zobaczyć. A więc przelatujemy właśnie nad KSC. Widzę, że nasze panele słoneczne nie za bardzo lubią znajdować się w aktywnym przepływie plazmy z ponownego wejścia do atmosfery. Wcale im się nie dziwię, również nie chciałbym się znajdować na ich miejscu. Najprawdopodobniej, jeżeli te panele słoneczne nieznacznie bardziej schowamy, one powinny być odrobinkę bardziej chronione przed tego typu sytuacją. A więc przestrzeliliśmy znacząco nad KSC i będziemy wodowali gdzieś w tym akwenie. Możemy przyspieszyć tempo upływu czasu. O, nawet panele słoneczne chyba przetrwają. Tak, jakimś cudem te panele słoneczne przetrwały bycie omywane plazmą non-stop. Gdybym odrobinkę lepiej ten manewr zaplanował, by dużo, dużo, dużo bliżej KSC byśmy wylądowali. Tudzież wodowali, prawda? No ale zaczekajmy, zobaczmy, czy faktycznie uda nam się zwodować Jebediah, tak jak zakładaliśmy. I ile Jebediah spędził w kosmosie? Jebediah spędził w kosmosie około 7... 8, myślę, że na spokojnie można powiedzieć, że około 8 godzin Jebediah w kosmosie spędził, czyli pobił wcześniejsze rekordy, które to rekordami były tylko ze względu na brak konkurencji, prawda? Do tej pory najwięcej chyba właśnie też Jebediah spędził w kosmosie w ramach misji turystycznych, gdzie chyba jedną pełną orbitę raz spędził. I to było najwięcej jak tylko do tej pory na orbicie właśnie Kerbala utrzymaliśmy. Dobrze, więc powolutku zmierzamy ku powierzchni oceanu. Jak widzicie, cały czas mamy sygnał z KSC, ponieważ sygnał jest przekazywany przez satelitę przekaźnikowego. To właśnie była ta misja, którą pragnęliśmy wcześniej zrealizować. Niestety, ze względu na moją niekompetencję, złe planowanie i złą realizację tego planu, te satelity będą wychodziły z fazy względem siebie i do pełnej konstelacji, która w ogóle cokolwiek nam daje, brakuje nam jednego jeszcze satelity. Więc dość często będziemy znajdowali się w sytuacji, w którym żaden z satelitów nie ma kontaktu z KSC, więc cała nasza sieć jest zupełnie bezużyteczna. Tak lekko licząc, najprawdopodobniej przez 1/4, może odrobinkę mniej niż 1/4 czasu, nasza konstelacja jest zupełnie bezużyteczna, nie zwiększająca naszych zdolności do kontaktu z bezzałogowymi probnikami na orbicie. Dlatego będziemy musieli odpowiednio planować wystrzelenie bezzałogowych sond i satelit, tak aby ten satelita znajdował się gdzieś tutaj optymalnie,
I wtedy będziemy mieli cały cykl orbity, prawda, gwarancji tego kontaktu. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Odzyskujemy Jupiterię i, moi drodzy, będziemy teraz planowali, w jaki sposób najlepiej stworzyć nasz pierwszy próbnik munaryski, księżycowy. Próbnik, właściwie satelita, też za bardzo nie. Nazwijmy to próbnikiem. Wydaje mi się, nazwanie tego próbnikiem nie jest aż tak bezpodstawne. Albo sondą. Nazwijmy to sondą munarską. Sonda, prawda? Mój mózg przez chwileczkę się zwiesił. Dobrze, więc sonda munarska. Wzór pierwszy. I ta sonda będzie sądzić, że nie powinna za długo w tak niebezpiecznym środowisku przebywać i będzie chciała tylko znaleźć się na chwilę w strefie wpływu grawitacyjnego Moona i następnie szybko stamtąd uciekać ze względu na trajektorię, którą obejmie, przyjmie raczej. Dobrze, więc spróbujmy zrobić coś takiego. Następnie możemy umieścić tutaj baterijkę. Następnie możemy, moi drodzy, umieścić tutaj... Nie potrzebujemy spadochronu, bo ta sonda nie będzie powracała na Kerbin. Chociaż moglibyśmy stworzyć sondę, która powróciłaby na Kerbin. SAS jest wbudowany, czyli nie potrzebujemy dodatkowego. Najprawdopodobniej nie potrzebujemy. Nie mamy małego dekaplera, więc będzie tutaj jeszcze z tym problem. Chociaż skoro ta sonda nie musi powrócić, to najprawdopodobniej możemy sobie pozwolić na coś w tym guście. I teraz tak, w próżni mamy 1800 metrów na sekundę delta V, będzie tylko troszeczkę mniej, bo jeszcze kilka rzeczy musimy tutaj koniec końców zamontować. Chociażby będziemy chcieli zamontować, moi drodzy, antenkę, której nie trzeba aktywować, która pasywnie cały czas działa. I będziemy chcieli również zamontować cztery anteny tego typu. Jak one by wyglądały, jakby zostały rozwinięte wówczas? Głupio to wygląda. Głupio to wygląda. Ja osobiście wolałbym... To też nie najlepiej się kojarzy i wygląda. Lepiej coś w tym guście. I żeby nie zasłaniać naszych paneli słonecznych. Czyli powiedzmy, że coś takiego. Zmieniamy oś, zmieniamy pyk, pyk, pyk. Wygląda to odrobinkę bardziej zwarcie. I gdy się to rozwinie, wygląda to nie aż tak źle. Przynajmniej wygląda to symetrycznie. Dobrze, więc czy ja o czymś jeszcze tutaj zapomniałem? Czy jest jeszcze coś istotnego? Być może więcej baterii nie byłoby takim złym pomysłem na za wszelki wypadek, że tak to ujmę. Nie ta rotacja. O, taka rotacja. I schowajmy odrobinkę bardziej tę baterię. Coś w tym guście. Coś w tym guście. Dalej. Musimy stworzyć rakietę nośną. I tym razem, moi drodzy, chciałbym odrobinkę bardziej profesjonalnie do tego. Nie, wypluj to słowo. Profesjonalnie w moim wykonaniu. Wolne żarty. Bardziej adekwatnym sformułowaniem
byłaby nadzieja profesjonalniejszego podejścia, które oczywiście się nie ziści. Chodzi o to, aby tworzyć nie rakiety pod ładunki, a raczej ładunki pod rakiety. W prawdziwym przemyśle kosmicznym najtrudniejszym konstruktem, oczywiście wymagającym największej dokładności, precyzji i powtarzalności, jest sama rakieta nośna. Czyli nie widzicie na przykład, że Amerykanie, prawda, chcą wysłać kolejny łazik na Marsa, to najpierw konstruują łazik, a dopiero później zastanawiają się, jak skonstruować rakietę, żeby go wynieść. Nie. Konstruują łazik tak, aby był w stanie zostać wyniesiony na właściwą trajektorię, prawda, przez rakiety, które już posiadają, ponieważ to rakiety są największym ogranicznikiem, wymagają największych nakładów. A moi drodzy, środków na rozwinięcie takiej technologii. Dobra, zobaczmy, jak dużo. Delta V osiągniemy w takim systemie. Czyli wówczas mamy 2200 metrów na sekundę delta V w górnym segmencie i mamy 1600 w dolnym. A jeżeli zastanawiacie się, ile delta V potrzebujecie, aby dotrzeć do jakiegoś miejsca w układzie planetarnym, możecie wygooglować coś, co nazywa się KSP, skrót, prawda, KSP, delta V, delta i V, map. Gdy wygooglujecie, to pierwsza rzecz, która wam wyskoczy, to seria fanowskich przez graczy stworzonych map, na którym będziecie widzieli mapę właśnie, takie drzewko określające, ile metrów na sekundę delta V potrzebujecie, aby osiągnąć pewną określoną pewien określony cel. I na przykład, żeby wejść na niską orbitę dookoła Kirby, no potrzebujecie, tak jak już wcześniej mówiłem, 3400 metrów na sekundę delta V, a dodatkowo, żeby z tego punktu udać się na Moon, potrzebujecie 860 metrów na sekundę delta V. Oczywiście, tylko jeżeli wykonacie idealny manewr, że tak tujmy, manewr najbardziej optymalny, że po prostu skryjecie rakietę chamsko w jednym kierunku, odpalicie silniki, no to nie wystarczy wam paliwa, potrzebujecie najczęściej wykonać manewr transferu Hoffmana. O tym więcej, gdy przejdziemy do egzekucji tych planów. W każdym razie chcecie sobie wygooglować właśnie KSP Delta V Map i dodać cyfry na kolejnych gałęziach i drzewka, czyli właśnie 3400 i 8600, 860, przepraszam, 3400 i 860, czyli mamy 4260 metrów na sekundę delta V, żeby udać się najpierw na orbitę dookoła karabinu i z tej orbity udać się na Moon. Na ten moment, jak widzicie, mamy 2200 i 1600, czyli to jest 3800. Powiedzmy, że możemy to zaokrąglić do około 17 tysięcy, czy 17 tysięcy. Co jest z moją matematyką dzisiaj? 1700, nie 17 tysięcy, 1700 plus 2200, czyli to jest, prawda, 3900. Powiedzmy, możemy to zaokrąglić do 4000, jeżeli nie chcemy mieć żadnych, że tak to ujmę, zapasów. Lepiej zawsze zaokrąglać w dół naszą własną zdolność, żeby mieć odrobinkę więcej zapasowej mocy. Co by oznaczało, że najprawdopodobniej moglibyśmy po prostu... A, jaki jest WR? A, dość wysoki. Jeżeli nie chce nam się myśleć, możemy po prostu dorzucić kolejny
zbiorniczek. I wówczas na pewno nam już wystarczy, bo to jest 2200, powiedzmy 2300, pewnie tutaj nawet wyciągniemy. Tak, to jest 4500, czyli dużo więcej niż potrzebujemy, aby tą misję wykonać. Jedyne co więcej moglibyśmy pomyśleć, żeby zrobić, bo ten silnik posiada zdolność do manewrowania, więc nie musimy nawet za bardzo się wykosztować, możemy tutaj dodać najbardziej podstawowe lotki, że tak to ujmę. I nasza sonda Munarska Wzór Pierwszy jest praktycznie gotowa do lotu na ten moment. Możemy wytoczyć ją na pas startowy i przygotować się do startu. Gdyby nie fakt, że zapomniałem o dość istotnym aspekcie tej misji, musimy z tej misji wyciągnąć jakieś dane badawcze. I oczywiście takie dane badawcze wymagają instrumentacji, ponieważ gdy wysyłamy Kerbala, za dane badawcze uchodzi chociażby, moi drodzy, raport, prawda, sytuacyjny, ale gdy takiego Kerbala na pokładzie nie mamy, wówczas potrzebujemy realnej instrumentacji badawczej. I będziemy w stanie te informacje zebrać i wysłać z powrotem na Kerbin dzięki naszej sieci komunikacyjnej. Ile mamy energii elektrycznej w tym pojeździe jeszcze? Powiedzcie mi łaskawie. A gdzieś tutaj powinno to być. Nie ma tego podsumowania, czy ja jestem głupi i ślepy? Tutaj mamy takie informacje, takie informacje. Nie ma podsumowania, to możemy sobie podliczyć. 10, 400. Czy mam około 600 jednostek elektryczności w tym pojeździe? 610 jednostek elektryczności w tym pojeździe. Nie jestem pewien ile. Możemy tutaj zobaczyć? Nie, nawet nie dostajemy raportu ile. Nie otrzymujemy informacji ile raport, który otrzymamy, będzie ważny. Bo z kolei, jeżeli będziemy wiedzieli, ile raport będzie ważył, antena informuje nas, jaki jest koszt przesyłu. Potrzebujemy... Informuje nas, jak szybko przesyła sygnał i ile energii elektrycznej kosztuje to na sekundę. Wydaje mi się, że powinno nam wystarczyć energii elektrycznej. Tak, pozostańmy na tym, że wydaje mi się, że powinno nam wystarczyć. Czyli ten odcinek był, ponieważ decyduje się jednak uciąć te odcinki 40-minutowe, nie są one najlepszym pomysłem. Ten odcinek skupił się tylko na powrocie, prawda, żeby dali z orbity i na skonstruowaniu tej bardzo, 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 bardzo prostej rakiety. Dobrze. Teraz jedna rzecz, którą jeszcze zrobię, skoro mamy troszeczkę więcej czasu, odblokuję flagę i umieścimy sobie nic nieważącą flagę naszej, moi drodzy, agencji kosmicznej. Proszę bardzo. Odrobinkę przyozdobiona konstrukcja. Segmentowanie rakiety jest poprawne. Wydaje mi się, że wszystko powinno tutaj zadziałać z grubsza zgodnie z planem. A jedyny problem, który możemy mieć, to powolność manewrowania drugiego segmentu na orbicie. Ale powinniśmy mieć wystarczająco dużo czasu, żeby nie uderzyło w nas to za mocno.
Czyli tak, dziękuję wam serdecznie za uwagę i z początkiem następnego odcinka, moi drodzy, to co zrobimy, to wystrzelimy naszą sondę munarską. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Hej, hej!